Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj, to jest godzina 12:54, mamy 31 sierpnia, ostatni dzień sierpnia. Dzisiaj wyjątkowo zaczęliśmy zbierać gruszkę Luka, z taką ona wygląda. Mamy urwać 60 parę skrzynek, czyli jakieś tam zamówienie na sztuki wpadło, bo wcześniej zbieraliśmy gruszkę, konferencję. Dzisiaj taki krótki materiał nagram Wam odnośnie wypadków w sadzie. Miałem niewątpliwą przyjemność w sobotę mieć mały wypadek. Mniej więcej z tej wysokości, tak jak jest tutaj drut, spadłem sobie na dół, na gałąź, powiedzmy około 1,5 metra. W dół robiliśmy stare drzewa, poprzechylane, tutaj wszystko jest ładnie na drucie, tam nie było. Chciałem to zrobić sobie za jednym razem, żeby nie objeżdżać. Robiłem tak już od kilku lat, czyli można powiedzieć, że 1000 drzew w ten sposób zrobiłem, a na 1001 ułamała się gałązka i spadłem w dół. Jak to się mówi, głupi ma szczęście, w sumie nic mi się poważnego nie stało. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. O, ta dziurka, która jest, to jest właśnie dziura, która mi się zrobiła, jak upadłem. I tutaj nie będę Wam tego odklejał, to niezbyt fajnie wygląda. Tutaj również małą dziurę sobie w nodze zrobiłem, trochę do tego siniaków, więc skończyło się całkiem dobrze, że pierwszy raz coś takiego mi się przydarzyło. 14, czy to są moje 14 zbiory, więc naprawdę mega, mega duże doświadczenie. I cóż, no jak to się mówi, rutyna zabija, więc trzeba na siebie uważać. Również tutaj ciekawostka, tutaj kolega zwany Zielonym Jabłkiem również miał drobny wypadek w ten sam dzień, w sobotę, więc ta sobota była naprawdę bardzo dziwna pod tym względem. Na początku rwaliśmy doły na traktorze. I przy wyjeździe z rajki Damian po prostu spadł z wagonika, na szczęście spadł na bok, nic mu się poważnego nie stało, no ale mówię, to trzeba zawsze uważać. Praktycznie co roku ktoś sobie coś w sadzie zrobi. Rok wcześniej jedna pani, to chyba z grupy rumuńskiej, złamała sobie żebra. Wyobraźcie sobie, że traktor ruszył, a ona chciała jeszcze wrzucić gruszkę, natomiast no, ona się opierała o bak, no tego baku nie było, bo traktor ruszył i się na taki metalowy element nadziała i miała pęknięte żebra. Bardzo często zdarza się również jakieś skręcenia, właśnie jeżeli chodzi o nogę, kostkę. Ludzie gdzieś tam nie zauważają, że ten traktor jedzie, nie uważają, nogi podstawiają pod koła, więc co roku coś się dzieje, więc trzeba na siebie uważać. Ja też dostałem dosyć, myślę, taką ważną nauczkę, że jednak trzeba uważać i tutaj tak, dokładnie, trzeba się zawsze pilnować i uważać na siebie, bo zdrowie jest najważniejsze. O, nie wiem, czy tu myślałem, że się ten motel nagra. Także z mojej strony to tyle, taki krótki materiał, jeżeli chodzi o wypadki w sadzie, a tutaj możecie sobie jeszcze zobaczyć gruszkę, jak ona ładnie wygląda. Pogoda dopisuje, jest około 20 stopni i delikatne słońce. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia.